Witam, nazywam się Ewa Wojciechowska-Soloch. Byłam koordynatorką pierwszego projektu Ostrudy Obywatelskiego. Ewo, dlaczego plac zabaw przy ulicy Batorego, ale też Pionierskiej 11 listopada jest taki ważny? Dlatego, że nasze dzieci nie mają się gdzie bawić. Bawią się na chodnikach, jak to widać. Na bagnach, gdzie jest jeszcze bardzo dużo takich nieprzyjemnych ludzi, którzy spożywają alkohol, nie mają po prostu tego miejsca. Jesteśmy w miejscu między ulicami Pionierskiej, Listopada i Batorego. To, co za nami jest właśnie, powstało z tego budżetu, czyli plac zabaw Ekipa z Bagien. Wiadomo, musiał powstać pomysł mieszkańców, co byśmy tutaj potrzebowali. Czego nam brakuje na tych osiedlach wkoło. No i najbardziej nam brakowało placu zabaw dla dzieci. Przystąpiliśmy do tego konkursu z pierwszego budżetu obywatelskiego w Ostrudzie 2021. I mamy rok 2023 i dopiero plac zabaw jest. Bardzo ciężko i bardzo długo z nim walczyliśmy. Było dużo przetargów, no dużo walki, tak? W międzyczasie poszły ceny w górę, więc też mamy mniej niż zakładaliśmy na początku. Było bardzo dużo telefonów, było bardzo dużo spotkań z Urzędem Miasta, no ale udało się, tak? Mamy chociaż mały, ale nasz plac zabaw. Na placu zabaw naszym, Ekipa z Bagien, mieszczą się strefy dla dzieci, tak? Mniejszych i większych, mamy bujawki mniejsze i większe, mamy ślizgaweczki, mamy płotki do chodzenia, do ćwiczenia, mamy huśtawki. Mamy też dla dorosłych i dla starszych dzieci, a czy oczywiście dzieci wszystkie mogą korzystać, które już mogą ćwiczyć na sprzęcie sportowym, także i dorośli, i dzieci. I mamy jeszcze bardzo dużo prawy do tego, żeby nawet właśnie sobie przyjść, rozłożyć kocyk, poczytać książkę, a dzieci w tym momencie się po prostu bawią. Jesteśmy na placu zabaw, który wyjątkowo jest placem ocienionym, ponieważ planując go staraliśmy się i bardzo to zabiegaliśmy, żeby zostały drzewa, które tutaj rosną. Także ławeczki dla rodziców i część w różnych porach dnia tych sprzętów do zabawy jest zacieniona. Myślę, że to duży atut tego miejsca. Poza tym za płotem znajduje się też teren zielony i jako ekipa, która ten projekt placu zabaw przygotowywała, Ekipa z Bagien, poszliśmy za ciosem, założyliśmy stowarzyszenie. Pomysł ze stowarzyszeniem zrodził się, gdy jako grupa sąsiadów zaczęliśmy pracować nad wnioskiem do budżetu obywatelskiego. Chcemy też zagospodarować tak na zielono też okolice tego placu zabaw, na przykład wyplatając konstrukcję z rosnącej tutaj wierzby i one sobie dalej będą rosły, ale będą też miejscem, w którym można spędzać czas. Bardzo ważną rzeczą, o którą nam chodziło, jest to, że nasze dzieci nie muszą przechodzić przez duże, ruchliwe ulice. Tak jak mówiąc ja, mieszkając na Batorego, cieszę się bardzo, że nie muszę z nimi chodzić na plac zabaw, bo one idą same. Naszym placem są zainteresowani, przychodzą nas odwiedzać i spędzać wspólnie czas szkoły, przedszkola. Są momenty takie, że tutaj nie ma po prostu miejsca na tym placu zabaw. Więc może w przyszłości go rozbudujemy i zapraszamy do korzystania z naszego placu zabaw. Furtka jest zawsze otwarta.